Czwarta niedziela Adwentu, 23 grudnia. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Z nauczania świętego Jana Pawła II. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecej, swojemu Synowi nas oddawaj. Naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Naucz nas wychodzić ku Twojemu Synowi. Prowadź nas do Niego. Niech On będzie odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Naucz nas wychodzić ku innym ludziom, może bardziej biednym i samotnym niż każdy z nas. Naucz nas służyć życiu, od jego poczęcia, aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować. Niech nasze serca będą otwarte. Niech będą otwarte domy i kraje. Wyzwól nas z lęku, byśmy nie bali się ubogich z Jezusowej Ewangelii, dzieci, starców, chorych i cudzoziemców, byśmy umieli otworzyć drzwi Zbawicielowi świata i człowieka. Papież Franciszek naucza. Jakże często wielu ludzi udaje, że nie widzi ubogich. Dla nich ubodzy nie istnieją. Miłosierdzie Boga dla nas jest związane z naszym miłosierdziem dla bliźniego. Kiedy tego brakuje, również dla tamtego nie ma miejsca w zamkniętym sercu. Nie może do niego wejść. Jeżeli ja nie otworzę szeroko drzwi mojego serca ubogiemu, te drzwi pozostaną zamknięte. Także dla Boga. A to jest straszne. Zadanie adwentowe. Odwiedź dziś osobę samotną w Twoim sąsiedztwie ze świątecznymi życzeniami. Przygotuj mały podarek, a jeżeli to możliwe, zaproś ją do wspólnego świętowania.